mój piątkowy felieton, w którym dociekałem, czy w lodówce za zamkniętymi drzwiami pali się światło, czy też właśnie mnie, wywołał szeroki wydźwięk. Dziękuję za oba sygnały. Ten, który stwierdza, że jestem kretynem, dziękuję ci żoną, pomijam, bo nie będziemy się zajmować zjawiskami oczywistymi. Natomiast odzew e-mailowy Marka zasługuje na poważne potraktowanie. Panie Tomku, pisze Marek, po wysłuchaniu pana piątkowego felietonu, poruszony do głębi, postanowiłem wykonać bardzo naukowy eksperyment udowadniający pana tezę o gaśnięciu światła w lodówce po zamknięciu drzwi. Otóż umieszczając w niej sałatkę śledziową, umieściłem także, niespodziewanie dla lodówki, spryciula, nie ma jak lodówkę zaskoczyć, telefon z aparatem nastawionym na samowyzwalacz. I to, co zobaczyłem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Światło w lodówce nie gaśnie. Eksperyment powtórzyłem 3 razy i efekt jest ten sam. Załączenie przesyłam fotki. No dziękuję bardzo, piękne zdjęcia. Chociaż Marku, nie wiem, czy niewygodniej byłoby wsadzić kogoś z rodziny z telefonem do lodówki i zatelefonować do tej osoby po informację z pierwszej, zmarzniętej, ale ręki. I Marek pyta na koniec, czy należy mi się Nobel? Tak, Marku, należy ci się Nobel. Ktoś, kto wsadza do lodówki komórkę z aparatem, z samowyzwalaczem, żeby sprawdzić, czy po zamknięciu drzwi w lodówce pali się światło, zdecydowanie zasługuje na Nobla. A jeszcze jak temu komuś wyjdzie, że za zamkniętymi drzwiami w lodówce pali się światło, zasługuje na 2 Noble. No i wizytę pana od reparacji lodówek. Ale zanim pan od lodówek przyjdzie, mam dla ciebie, Marku, zadanie. Sprawdź, gdzie rośnie sól i prześlij fotki.